Słuchajcie, tak jak wspominałem, ja nie żartowałem, bo ja nie wyglądam na takiego, którego by się jakieś głupie żarty trzymały, nie? Dowcip mnie się nie trzyma. Słuchajcie, jest tam zimno, mokro, wilgotno, nisko. Nietoperze. Upiorów nie ma, nietoperze w Kubanie. Słuchajcie, znajdujemy się w podziemnym mieście Osówka, podziemnym mieście Górzyca, konkretnie Osówka, tak się dokładnie to miejsce nazywa. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi? 7 podziemnych, potężnych kompleksów budowanych w ramach jednego z największych przedsięwzięć III Rzeszy, a więc inne zasady projektowe III Rzeszy. Natomiast oprócz tych budowli na ziemi, zakładów na ziemi, budowane również budowle podziemne. No i niektóre były jawne, wiadomo, co miały powstać, niektóre były tajne, niektóre ściśle tajne. Do tych ściśle tajnych należało przedsięwzięcie w Lidze, które... Nie jadę się, okej. Idź, nie bój się. Chciałam iść. No dalej, no do końca. Pozostałość. Są to bardzo miłe i pożyteczne stworzenia. A nie to pewnie je komarów, spróbuję się dobyć, mocy? 800. Powolałabym się jednego nietoperza, to jest tak komarów spokojnie. Takie przyjemne są. Słuchajcie, doszliśmy do miejsca, gdzie jest zalana część chodnika. Tam zaczyna się ta trasa ekstremalna, trasa, którą wy pójdziecie. Ja nie jestem zabezpieczenia, w te koty, siatki czy wel. Ale jak będziemy tłumaczyć tą łódką, na pewno będziemy nabierać wody. Ja mam prośbę, żeby tą wodę właśnie tymi chowami trzeba się ramować, te łódki jak najszybciej wylewali, żebyśmy mogli gdziekolwiek do płynęki. Jeśli nam się uda, już to... Możecie wiosłować. Również. Jeżeli się nam uda dopłynąć na drugą stronę, to sobie byśmy się na dość stabilny traf. Ale naprawdę będzie już gorzej, jest mocny nogi. O ile w tych ciemnościach się uda na niego nawet trafić, on się dość mocno będzie próbami kołysał na lewo i na prawo. Za mocno, bo jeszcze trudniej i ciekawiej są kładki. Nie są w jednym rzędzie poukładane, dla jeszcze je rzucili po lewej, po prawej stronie, w dość dużych odległościach, aby to jak najbardziej utrudnić. Ale gorzej już będziemy na samym końcu. Zostało nam niewiele materiału, pojedyncze, bardzo wąskie, cienkie deski. One są tylko poukładane, także nie są do niczego na szczęście przytwierdzone. Są już poukładane na kamieniach, na cegłówkach, na belkach. Także również się dość mocno podoba. Żegnajcie! Będziemy zimno! Czaszki wasze na pewno trafią do czerny. Za jakieś 200 lat. Tak. Ja też właśnie.